Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. No i klops, dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Zakółka. Mamy jesień od jutra. Taka sytuacja jak teraz może każdemu się przydarzyć, nawet w nowszych autach, niekoniecznie starszych. No na pierwszy rzut oka padł akumulator, ale czy na pewno? O tym w dalszej części magazynu. Zapraszam serdecznie do obejrzenia. Szanowni Państwo, no sytuacja, którą właśnie widzieliście, oczywiście każdemu może się przydarzyć w nowszych czy starszych autach. Każdy na pierwsza myśl, no to padł akumulator, prawda? No ale nie zawsze taka sytuacja jest. Są jeszcze inne możliwe przyczyny, że nie możemy uruchomić, że kontrolki nam gasną przy przekręceniu na rozruch. Pierwsze, co powinniśmy zrobić, wyjąć kluczyki ze stacyjki, ewentualnie drzwi nie domykać do końca. A dlaczego? O tym później powiem. Także wykonam tą czynność, wyjmę kluczyki ze stacyjki. Szanowni, no kluczyki wyjęte oczywiście. Oprócz tego stwierdzenia, czy akumulator jest sprawny, czy nie, no to tak na pierwszy rzut oka nie mamy możliwości sprawdzenia. Przydałby się miernik, którym pod obciążeniem zmierzymy i napięcie, i pojemność akumulatora. Ale pierwszą czynność, którą każdy może zrobić, to sprawdzić, czy na przykład klemy nie są luźne. Czyli klema minusowa, czy też klema plusowa. O, i tu mamy, że tak powiem, przykład, że ta klema jest luźna. I to prawdopodobnie mogło być przyczyną tego, że tego prądu nam po prostu zabrakło. Prądu wystarczyło na tyle, żeby kontrolki się zaświeciły, ale zabrakło na sam rozruch. Korzystając z tego, że ta klema jest luźna, też możemy troszeczkę przyczynić się do tego, abyśmy tych awarii tego typu mieli zdecydowanie mniej. Otóż raz na jakiś czas warto by oczyścić same klemy, czyli połączenie akumulatora z obejmami. Dlaczego? Otóż na powierzchni metali tworzą się tlenki, które skutecznie utrudniają przepływ prądu właśnie i tego typu awarie mogą się wtedy zdarzać. Nie ma to znaczenia, czy samochód jest to dwuletni czy dziesięcioletni. Taka rzecz ma prawo się stać. To też uczynię, oczyszczę klemy i zobaczymy, czy te wszystkie rzeczy, które wykonam, przyczynią się do tego, że auto się uruchomi. Każda naprawa czy też konserwacja wymaga odpowiednich narzędzi, dlatego też warto mieć pod ręką chociaż te podstawowe, prawda? Do tej czynności, prostej czynności, wystarczy tak naprawdę odpowiedni klucz, żeby poluzować klemę, w tym wypadku klucz w rozmiarze 10 mm, który mam w dłoni. Przyda się oczywiście również troszeczkę papieru ściernego, którym to właśnie zetrzemy wszystkie tlenki metali, które powstały na biegunach, czy też i na klemach akumulatora. Fajnie, gdy mamy dodatkowe narzędzie, bo są również specjalistyczne narzędzia do tego służące. Coś takiego. Nie ukrywam, że to mam chyba ze 20 lat, jeszcze za czasów Fiata 126P. Nabyłem rzadko używane, ale czasami się przyda. Fajne urządzenie. Leży w garażu tyle lat. Od czego zaczynamy? Szanowni Państwo, czyszczenie, czyli tak naprawdę odpięcie akumulatora do czyszczenia, czy też wymiana akumulatora, zawsze powinniśmy rozpocząć od odkręcenia klemy minusowej, tej, która na masę idzie. Dlaczego od niej? Bo gdy, że tak powiem, zaczniemy od klemy plusowej, tutaj akurat mamy w tym modelu akumulator na wierzchu. Te akumulatory w różnych miejscach są, czasami na podszybiu. W momencie, kiedy zaczniemy odkręcać klemę plusową,
istnieje prawdopodobieństwo, że zahaczymy kluczem gdzieś o metalową część auta, czy też innej części wyposażenia w środku. I może dojść do iskrzenia, czasami dość mocnego. Gdy akumulator też jest uszkodzony wewnętrznie, wydziela się też siarkowodór, który jest w pewnym stężeniu wybuchowy. Dlatego też, gdy odkręcimy najpierw klemę minusową, zminimalizujemy sobie do absolutnie do zera jakiekolwiek iskrzenie właśnie na klemie plusowej. O tym warto pamiętać. Także ja poluzuję sobie klemę w tej chwili minusową. I zdejmę. Szanowni Państwo, czynność samego czyszczenia, no chyba dość banalna. Albo korzystamy z papieru ściernego i słupek akumulatora delikatnie, bo to jest, trzeba wiedzieć, że to jest z miękkiego ołowiu wykonane. Delikatnie ścieramy, tak jak Państwo widzą, już się zaczyna błyszczeć. Także ta warstwa utleniona troszeczkę miała. Albo korzystamy z takiego właśnie przyrządu, który Państwu pokazałem. Ta część służy do wyczyszczenia samej klemy, a ta do wewnętrznej powierzchni zacisku. Czynność jest prosta. Wciskamy na trzpień i kilka razy przekręcamy. I w zasadzie zakończyłem samą czynność czyszczenia tego trzpienia. Wewnętrzna część samego zacisku też można w ten sposób wykonać. Tu jest akurat dość drobny. Ewentualnie sobie papier ścierny zwijamy do tej postaci i też możemy sobie pocierając, obracając kilkukrotnie wyszlifować powierzchnię, aż uznamy, że jest czysta. I w tej chwili jest już widać metal błyszczący. Jak założę, będzie na pewno styk. Ale na tą chwilę jeszcze nie zakładam, gdyż tą samą czynność oczywiście przeprowadzę na biegunie dodatnim. Ta klema już była lekko luźna. Tutaj myślę, że nie będzie problemu ze zdjęciem. I tą samą czynność powtórzę przyrządem, gdyż jest dużo łatwiej. I myślę, że jest czysto. Jest czysto, także zdecydowanie polepszyłem połączenie obu biegunów prostymi narzędziami tak naprawdę. Przy samym zakładaniu warto zakładanie oczywiście w odwrotnej kolejności niż zdejmowanie, czyli na końcu ten minus przykręcamy. Jeżeli często był akumulator zdejmowany czy odkręcane same klemy, warto po przykręceniu klemy upewnić się, czy ona mimo że maksymalnie dociągnęliśmy nakrętkę, czy ona wciąż się nie porusza. Tak jak wspomniałem, same bieguny akumulatora są wykonane z miękkiego ołowiu, one też się odkształcają z czasem. Gdy w jednym położeniu wyczujemy luz, warto te nowe przykręcenie wykonać obracając klemę kilka stopni w prawo bądź w lewo, aby znaleźć ten moment, gdzie ona będzie na pewno pewnie i nieruchomo osadzona. Bo mimo, że na przykład już kluczem nie możemy dociągnąć samej klemy, ona wciąż może nie być do końca dokręcona ze względu na odkształcenie samego ołowiu na biegunie akumulatora. Dokręciłem, tak jak Państwo widzą, dość mocno, ale naprawdę niewielką siłę przykładam i ona ma luz. I to właśnie z tego powodu, że ten ołów jest odkształcony tam, gdzie ona na stałe była przytwierdzona. Także ja troszkę poluzuję, zmienię położenie kilka stopni w prawo bądź w lewo, aby złapać ten moment, albo troszeczkę wysunę nawet do góry,
aby znaleźć ten moment, że ona złapie więcej materiału. Do góry troszkę dałem i sprawdzimy po dokręceniu. Naprawdę mocno dokręciłem, a mimo tego luz na biegunie był. Dokręcę z tą podobną siłą co wtedy. I teraz już jest pewnie. I teraz mogę być spokojny, że to połączenie jest prawidłowe. Sprawdzimy też oczywiście biegun minusowy po przykręceniu. Tak naprawdę pod palcem, szanowni państwo, nie wiem czy to kamera chwyci, ale widać jak jest odkształcony właśnie tutaj biegun minusowy. Tu jest górka, a tutaj gdzie obejmowało, nie wiem czy to widać, tutaj w tym miejscu jest góreczka. Widać, że ściskane było właśnie tu, gdzie śruba. Ale sprawdźmy. Też jak zakładacie państwo ten minus zdecydowanym ruchem, żeby nie trzęść, bo też można doprowadzić do lekkiego, ale iskrzenia. I sprawdzimy, dokręcę z podobną siłą, jaki na biegunie dodatnim i zobaczymy, czy tutaj też będzie ten luz. Jeżeli będzie, dokonam tej samej, że tak się wyrażę, modyfikacji położenia klemy na biegunie, aby tego luzu nie było. Nie, minus jest dobrze odkształcony pod tą klemę. I tak naprawdę, szanowni państwo, cała czynność wykonana. Jeden co zostało, tak naprawdę można zakonserwować jeszcze. Niektórzy to robią, niektórzy nie. Wazeliną techniczną, czy w sprayu, czy w tubce posmarować, aby te utlenianie, że tak powiem, zminimalizować. I cóż, doszliśmy tak naprawdę do końca całej czynności czyszczenia klem. Ale wrócę, dlaczego kluczyki wyjąć. Przed tymi rzeczami kluczyki wyjąć ze stacyjki, czy też zostawić otwarte drzwi. Otóż niektóre auta, w momencie kiedy podajemy im prąd, gdy nie było w instalacji, centralny zamek po prostu potrafi zamknąć nam auto. I zostajemy tak naprawdę z otwartą maską w samochodzie, do którego nie możemy się dostać. Nie wszystkie modele to mają, ale miałem też w swoim życiu takie samochody, gdzie tak reagował centralny zamek po prostu, że blokował auto i gdybyśmy mieli ten kluczyk w stacyjce, cóż, biegniemy po drugi. No bo naprawdę auto zamknięte, szyby pozamykane, kluczyki w stacyjce. O tym na wszelki wypadek mówię, warto pamiętać, żebyśmy nie byli zaskoczeni. Cóż, no przyszło teraz sprawdzić, czy te wszystkie czynności, które wykonałem, przyniosą oczekiwany skutek. Także spróbujemy uruchomić. Na razie jest wszystko, widzę, że ok. No kontrolki wtedy też się świeciły, ale zobaczymy. No, chyba się, szanowni państwo, udało. Tak jak państwo widzieli, no... Rzecz banalna oczywiście. Przyczyną tej luźnej klemy prawdopodobnie no to jest, było to, że właśnie się odkształciła. Z biegiem czasu po prostu odkształciła i ten luz powstał. Luz powstał, ten prąd w pełni nie przepływał przez tą klemę dodatnią w tym wypadku. I obeszło się bez lawety, bez warsztatu. No takie proste czynności, no myślę, że każdy powinien sobie z nimi poradzić. Życzę państwu, abyście nie mieli takich przygód, szczególnie gdy się spieszymy do pracy, dzieci do przedszkola, do szkoły, musimy odwieźć na czas. A jak mamy troszkę czasu, może warto przejrzeć takie rzeczy. Dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.